Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to Wolverine, jak widzicie, przyszedł na świat w nowych odartych ciuchach króla łomotu i dostawania, rzecz jasna po mordzie. Ej, czemu nie mogę strzelić, halo, gościu? Możecie nie robić na mnie jakichś brutalnych kombosów? No kurczę, oczywiście, że żyję. Dobra, tam Brock się trzyma lekko. Chodź tu, Brock. No i elo. Brońskiego spiliśmy, elo. Oho. Dobra, gościu z tarczą będzie oczywiście bardzo przyjemny do pokonania. Dlatego najpierw staram się pozałatwiać tych wszystkich innych tutaj frajerów. Dobra, inaczej. Aha, bo oczywiście zasięg nie pozwala mi. Sorry, muszę podejść bliżej specjalnie do tego idioty. Chodź tu, tarczowniku. Serio? Możesz? Dobra, no to sobie baw się z tą tarczą, duży chłopcze. Już? Wybigbojowałeś się? No mam nadzieję. No elo, jak tam ten burdel na Morence? Zamtus, czy jak wy tam nazywacie ten zacny przybytek? Ale ty nie. Jak śmiałaś w ogóle tak brzydko powiedzieć na jej temat? No. Pokaż tę piękną buzię. You may have been the one to cut me, but it was Cesar who tossed me aside as if I were dirt. But I know you're here for only one reason. So let's get this over with. No i oczywiście tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie z jednego powodu, żeby zastrzelić ją, używając moich zaawansowanych taktyk walki z Kassandrą. Ty i ta twoja śmieszna szermierka. Dobra. Kurczę, miałem akurat okazję, żeby ją skombować. Ach, ta mistrzyni fechtunku śmieszna. No. Ojejku, i znowu to samo. No chodź, no. Elo. No niestety, no nie zrobiłem dodża, nie udało mi się podejść na tyle blisko do niej. No dawaj, no. No był, dodżowałem. Widzieliście to, cały czas latałem na dodżu. Więc nie możecie mi powiedzieć, że zrobiłem to źle. Czy ja muszę w tym odpowiednim momencie według was wcisnąć dodż, żeby to miało sens? No dobra. Trzymam dodż. No i patrzcie, to był mój dodge. Jaki to ma sens? Jeszcze żeby nie było, poproszę o przypomnienie klawiszy. No i to jest blok, czyli dodge, czyli to podnoszenie gardy. Wow, no to robiłem cały czas gro, dzięki za info. Trochę to durne, nie sądzicie? No to let me take a look at your krzywa morda. I ten twój jakiś battle stance beznadziejny. Serio? Masz, szmato, najedź się, dosyta. A ja mimo wszystko robiąc dużo dostałem po mordzie, no co? Elo. No dawaj, mistrzyni fechtunku. Zdodżowałem cię i teraz ty dostajesz najeb. I tu widzicie, żadnej jakiejś specjalnej animacji cutscenki nie ma, tylko no co, podpowiadają mi rób dodge, a ja robię dodge i ja liczę na jakieś, wiecie, bajery, cudawianki. Tak to jest, jak ma się grę zainstalowaną i długo się nic z tym nie robiło faktem. No dawaj, zrób te swoje śmieszne szmery bajery.
Czy nie umiesz już? Zapomniałaś, jak to się robi. Dobra, inaczej. Wow, podcięłaś mi nogi. Ohoho. Ale jesteś młoda i dynamiczna. No, no, Cassandro. No, no, no. Podcinasz mi nogi i skrzydła. Zrobiony unik, a ty dostajesz teraz szmato tak mocno na łeb, że nawet się nie obudzisz. No, dynamiczna walka z bossem, dawaj. Ale z ciebie dorodne suczysko, tak cię wziąć... No, i był... Był unik, widzieliście? Był. Tylko coś się zesrało. Nie potrafię powiedzieć dokładnie tylko co. Dobra. Walić tutaj jakieś specjalne blokowania i kontry, bo coś tutaj jest nie halo. Albo ja mam problemy z timingami, jak zawsze swoją drogą. No serio? A może zrobić tą swoją durną kombinację? Czy nie potrafisz, już zapomniałaś, jak to się robi. Bo mi się naprawdę śpieszy trochę, koleżanko. Dobra, będę grał bardziej agresywnie, bo widzę, że tutaj z nią to się nie da inaczej. Dobra, bo ci się coś buja tam z przodu. Panienko. No. Ej, serio? Chciałem ją wybić do góry, ale pewnie nawet nie ma takiego sprite'a, żeby się... Ej, dało się? Serio? Czyli... Wytyfy, to nawet nie wiedziałem, że moje dwie maczety takie rzeczy potrafią fajne. Dobra, kruci babo. No dawaj, no. Serio? Mimo, że zrobiłem unik? No. Serio, Katarzynko? Ty pierdzie... Unik i masz na łeb. No. Unik. Masz. Idealna końcówka. W końcu mi się udało zrobić ten perfekcyjny timing. Strzel ją w łeb i tyle. Nie pamiętam, żebym z jakimkolwiek innym. Nawet chyba z Cezarem nie mam takich problemów. A to Cezar jest głównym złym, który za tym wszystkim stoi. No ale... No. Także Cassandra została sprzątnięta, mamy już święty spokój, możemy się powydurniać. A tamten w tle tak nie wiadomo co próbował zrobić, trochę to było żałosne, trochę zabawne nawet. Nawet się trochę uśmiechnąłem. O nie, postrzeliłeś mnie, o ty gnoju. Nie chcę tego picia, za mało mi dają. Hej no! A wiem, że powinienem tutaj na przykład jakieś bardzo zaawansowane typu dopiero wtedy, tam pod sam koniec, na przykład dwa dźgnięcia, tutaj jeszcze ten... Cudawianki takie, no ale... O co? Jestem zaawansowanym graczem, wiem co robię, odbijam się od ścian. I schodzę z piętra na piętro. O nie! Jakaś kobieta na tyczce. Dobra, młoda, dynamiczna, babo. A właśnie, a z tobą nie skończyłem. Dobra, widzę, że wy też macie Uzi, spokojnie, ja też mam, no i co? Jakoś tym nie szpanuję. No, halo, ej, nie mogę w ogóle używać moich maczet. Coś się na moment... Ej, czy mi się coś z klawiaturą spieprzyło, czy... Jakieś timingi są tutaj takie zrobione, nierealistyczne. Bo póki co teraz działa ok, i po tym jak dostaję Uzim, coś się jakoś sra, i to elegancko.
Poszedłbym i się cofnął, ale mi nie pozwolą, dokładnie. Pamiętam, jak się tam wchodziło, ale zapomniałem. I zjeżdżam. I zjeżdżam. O, szczury. Halo? Aha, nie, bo on będzie mógł mnie bić, a jego nie. Złota zasada działania właśnie tych jednostronnych bramek. To działa tylko na twoją niekorzyść. No ej, ty fraje... Ty frajerze! Z jakimś beznadziejnym FN-falem czy innym szajsem. Czy FN-fal? Dobra broń. Nie szkaluję. Ale tego gościa to będę chyba naprawdę męczył tutaj i gnoił. I gnębił, chodź. O, duży, patrzcie jaki duży. Jaki łysy. Dobra, wypuścił picie, więc można dać mu spokój. Aż się dziwię, że tyle frajerów ma ze sobą butelki browarka. No ale... Strzelam do tych klatek, te dziewczyny, nie wiem, robią jakieś niezręczne rzeczy, na które nie mogę patrzeć. Ponieważ jest to family friendly. A wy grzecznie czekacie, rozumiem, aż go trochę podduszę, nie? Chodź tu. Bij swoją koleżankę. Nie powiem, jak to wygląda. Dobra, ja już ją puszczam. Ej, powiedziałem, że ją puszczam. O co wam chodzi? Pani sekretarka mnie tutaj bije. Ej, przestań. Nie życzę sobie takiego traktowania. No. Jestem jak Shrek. Przyjazny olbrzym. Tylko nie dla wszystkich. O, próbować mnie kopnąć, to zabawne. Trochę się nie zsynchronizowaliśmy, nie sądzisz, kolego? O. I... Raz, dwa, trzy. Halo? Proszę mnie wypuścić z tego klubu. Ej, serio? Macie takiego cela? Dobra, ja wam pokażę, jakiego ja mam. No elo. No elo. Jest was sporo, nie powiem, że nie. Skłamałbym, mówiąc, że was nie ma sporo. No. Gościu! Ej, bo ja tutaj robię dobre bloki. Z wyjątkiem tego ostatniego. Dobra. Ej, no. Nie mogłem się odbić w odpowiednią stronę. Chamsko. Dobra, widzimy. Schodzą duża ilość ludzi. A ja robię swoją sztuczkę. Z wyjątkiem, kiedy ją robię, to się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Coś nie zawsze chce zadziałać. No, elo. Masz, gościu. Ej, byłem za nim i dostałem od niego cios. To było chamskie. No. Ładny finisher dla ładnego pana. Tu na dole jakieś pieski słyszę. Jakie duże te pieski widzę. What? Przeszedł przez... Tak tylko przypomnę, że ja cały czas strzelam ze strzelby i psy uników nie ma... dobrze, psy są w ogóle odporne na śród. No chyba, że nie są odporne na śród, wtedy... O, nagle nie są. No, ale spoko. Ty, Nino. Nino, czy ty nie masz stagera jakiegoś? Dobra, wiesz co? Elo. Ach. Butla z gazem. Takie akurat sceny graficzne są fajne, ze względu właśnie na wykorzystanie tego oświetlenia, że tak powiem. Którego się w sumie nie korzysta, no ale... Co, myśleliście, że odpuszczę i że zmienię swoją taktykę? Niedoczekanie. Dobra, gościu, wielki sal.
Salvatore. O nie, znowu psy. Good dog, Ghost, nie zeskakujemy na dół, tam są pieski. Nie chcę być tam na dole z psami, sorry mordo. No i taki finisher to ja lubię. Aha, ale ogólnie rzecz biorąc to i tak, pieski, rozumiem. Dobra, piesku, masz tutaj kość. Już? Zjedzona? Super. I teraz dopiero mnie puści dalej, prawda? What? O? Ej, halo. A nie, to trzeba się do góry wspinać. Dobra, ja nie wiem, coś w ogóle mój mózg tutaj nie połączył. Nie wiem dlaczego, sorry. Bardziej, że to nie jest żadna nowość, ale nie, nie wiem, coś się zadziało. I straszne rzeczy, szczerze mówiąc. Koleżanko! Możesz nie blokować takich fajnych rzeczy? Pani Betty. Zobacz, jak twój kolega dziennie to znosi, a ty oczywiście musisz wydziwiać jakieś tam Uzi. Może od razu też Jack Uzi byś chciała i Jack Hammer. I od razu też umieranko w zestawie, nie ma problemu. Pełen pakiet. Girls, girls, girls. Jeszcze w drugą stronę. Jeszcze wyżej. Dobra, ty bo spadnę. Aż tak się popisywać nie chcę, że umiem. Jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, nie bądź taki do przodu, bo ci z tyłu zabraknie. Sorry gościu, ale no jakoś tak się nawet nie staram cię ciąć tą kataną. Dodaję Kassandrę, jakbyś nie zauważył. No. I tyle. Ja już praktycznie nawet nie starałem się wybić szyby, przechodzę jak do siebie. Dobra, też umiem robić uniki i co? Jakoś nie szpanuję. Tylko, że z tym robieniem uników to czasami się to trochę psuje. Chcąc, nie chcąc. Ale nie ma problemu. No, prawda. Wszystko rozwiązane. Nie mogę się doczekać końcóweczki tutaj już tego, że tak powiem. No. Możesz zejść? Chunk. Śmieszny żart, ale no. Także butelka, która robi eksplozję bum bum jest, jest śmiesznie. Dobra, patrz, to też będzie śmiesznie. The joke. Alvinie Klein, jesteś bardzo duży. No. A tam jeszcze coś frajerzy byli z tyłu, ale no to wiecie jak to jest. Złe pudełko, muszę cię zniszczyć. Dyspozycję dostałem, że mam tutaj, nie wiem, wszystkich maczetami. W Krakowie ogólnie zostałem wychowany. Powinien mieć taki strój rodowitego krakowiaka. Czekajcie, czy jest w ogóle jakiś taki strój, który by do tego pasował? No nie. Nie ma żadnego dresowego. Wolverine tak średnio wpasuje się w nurt tego, co chciałem wam przekazać, więc... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ten jaki... Spociłeś się, grubciu, już, już, siadaj. No i dobra, no i co nam tutaj zostało? No już końcówka poziomu praktycznie, tylko że ta końcówka się przeciąga i przeciąga. I co chwilę wchodzę w kolejne areny z przeciwnikami. Dobra, nara. Nawet nie próbuję. Zwłaszcza, że ten big jest całkiem little. Jaki ham! Z cygarem w dodatku. I co, niekończące się combo robimy na tobie, kolego? Nie, no dobra, nie będę aż tak okrutny. Dam mu umrzeć. Najgorsze jest to, że on już był martwy. Zanim dałem mu umrzeć. Co? Że to w sumie nie miało sensu. Dobra, do góry. Podbijanko, podbijanko poproszę. Ej, nie opieraj się podbijaniu, gościu. Rozumiem, że twoja koleżanka tam może mieć jakieś opory. Dobra, dwie koleżanki to już za dużo, to już tłoczno.
Sorry, ale musisz uważać, z kim tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski. Roxy. Roxy Carbon tak zwana. Została zwęglona tutaj. Śmieszne żarciki, co? Dobra, wsadziłem mu granat w mordę. Uznałem, że było to zabawne. No i to w sumie tyle, no. Nie było tutaj nic więcej. Chodźcie, koledzy, przytulimy się wszyscy razem. A co, sufit nawet chciała walnąć. Devil May Cry'a widzę poznała od dobrej strony. Ale ogólnie robienie Devil May Cry'ów to jest świetna rzecz. I trzyma się to po prostu i się leci. Ktoś powie, że głupota, no ale... Fajne butle. No. Fajnie, że można robić na nich kombosy. 6-9 stopni? Gorąco. Wiecie, co jest jeszcze gorące? To, że w końcu udało mi się skończyć. Nie pamiętałem zawsze, ile jest tych pięter. No. Papa Angelo. Nice tattoo you got there. Shank? I thought you were dead. Have we met? Are you kidding me? We did a job together. Tell me where to find Angelo. You know, you're kind of pushy considering you're in Venom territory. Does it look like I care? Ach, te Venomy, Vipery i inne. Good point. How long has it been since you were in town? Like 6-7 years? What the hell have you been doing? Man, oh man, Cesar must be pissed. I mean, I heard you were gonna be Cesar second. You could... Oczywiście możemy sobie też zmienić strój, ale to wszystko będzie się działo w następnym materiale, więc się nie przejmujcie. Cesar promised me something once. I fear you doubt my loyalty. I pulled you from the dirt. I offered you what I would not give my own son. Look around you. This was all yours and you piss on it. I mean no disrespect. You must kill her. Kill her? Prove that you are willing to belong to this family. The only family that matters. I will not let you down, Cesar. You, my friend, are a real piece of work. Angelo. To niezły Cesar, jak każe zabić własną dziewuchę. O, Murenka, Sweet Night, słodka miłość. No, ale tutaj będziecie mieli już to w kolejnym materiale, także dzięki za oglądanie i bywajcie!